Witam. Chciałabym dzisiaj pokazać, jak możemy zrobić łapacz snów z prostych rzeczy, które mamy w domu. Jedni będą uważali to za amulet, który odstrasza złe sny, a inni jako dekorację domu. Tutaj mam propozycje, które zrobiłam już wcześniej, z wykorzystaniem płyt CD, wstążek, koralików, piórek, a tu są propozycje zrobione z farb witrażowych i pisaków pernamentnych. I co będzie nam potrzebne? Oczywiście płyty CD, których już nie potrzebujemy i z nich nie korzystamy. Wstążeczki, piórka, koraliki, jakieś półperełki, mogą być jakieś naklejki, które mamy w domu do dekoracji takiej ozdoby. I oczywiście przyklejamy taśmę dwustronną do płyty z tej strony, gdzie jest obrazek. Odklejamy taśmę tą, żebyśmy mogli przyczepić nasze wstążeczki lub resztki wełny. Przyczepiamy na dole płyty w taki sposób, żeby one nam potem wisiały i ozdabiały piękną naszą pracę. Oczywiście nie zapominamy o zawieszce, którą przyczepiamy w górnej części płyty. I jeśli już uważamy, że mamy dość wstążeczek, dość wełny czy jakiś tasiemek, przyklejamy drugą płytę. I zobaczcie, jest już zrobiona część naszej ozdoby albo łapacza snów. Mamy w ten sposób już mamy przygotowane i teraz możemy sobie ozdabiać koralikami, piórkami. No jeśli my mamy dość grube wstążeczki, to bierzemy takie koraliki, które mają dość duże otwory, żebyśmy mogli przewlec te wstążki. Albo używamy wełny, no to wtedy koraliki, które mają mniejszą dziurkę, nam przejdą. I możemy taką ozdobę powiesić sobie pod lampą, na ścianie, w oknie. W oknie bardzo ładnie będzie wyglądało, jeśli będą słoneczne dni. Płyta będzie nam odbijała promienie słoneczne. Ale żeby zrobić taki a la witraż mandale, też możemy użyć płyty, ale to już muszą być płyty zwykłe CD, którą musimy po prostu nożyczkami, śrubokrętem troszeczkę zdrapać to, co jest na płycie, i musimy użyć taśmę taką papierową, malarską, żeby ściągnąć tą farbę, która jest tutaj. Przyklejamy do płyty, w tym miejscu, z którym zdrapywaliśmy tą farbę. O, i zobaczcie, schodzi nam to ładnie ta farba i zostaje przezroczysta płyta. I robimy tak, całą płytę ściągamy, urywamy sobie papierowo. Można też zrobić to taśmą przezroczystą, która trochę zostawia kleju na tej płycie, ale to zawsze możemy ściągnąć i umyć tą płytę, żeby ona została. Robimy do samego końca, aż cała ta naklejka na tej płycie, farba, co tutaj jest, aż nam cała zejdzie i powstanie nam taka przezroczysta płyta CD. I ja wykorzystałam tutaj szablon taki zgotowe, które były przy farbach witrażowych. Podkładamy sobie taki szablon, odrysowujemy farbami tymi witrażowymi albo pisakami pernamentnymi i ozdabiamy sobie już jak kto uważa. Ja tutaj dołożyłam jeszcze takie półperełki, dołożyłam tasiemki i też takie witrażowe obrazki też możemy powiesić sobie na ścianie, gdzieś tam pod lampą, na oknie i będą nam pięknie ozdabiały pokój. I na pewno się ucieszycie, że zrobiliście coś fajnego do domu własnoręcznie z rzeczy, które macie pod ręką. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do biblioteki po szeroki wybór książek kreatywnych.